Z alkoholem okej, ale no, gość, który jest tylko znany z klania, nie robienia nic, nie reprezentuje sobą nic, a wręcz takie dno społeczne, które się raczej omija, to są takie slumsy, do których się nie wchodzi. Z takimi osobami raczej nie chcę się mierzyć, bo nawet jeżeli z nim wygram, to i tak nic nie zyska, bo ludzie co powiedzą, co, najebałeś Menela? I to już wystarczy. Ja właśnie wiem, właśnie spodziewałem się, że mi to powiedzą też, jak kutus już. Kutu w głowie. Wytrę sobie łzy, już wie, że przegram. Wytrę sobie łzy, więc mi spełnił mój, będę żył dalej, ale to się nie wydarzy. No i wiecie, i potem ty przyjdziesz mnie borać o rewanż. Pół godziny myślał no, nad tym, żeby kurwa nie przegrał. Tak robimy już, no przyjmowałeś. Raczej każdy widzi, kto więcej przyjął, kurwa, bo ciężko naprawdę cię zrozumieć. Wiesz, trochę więcej walk stoczyłem, trochę więcej trenuję od ciebie. Fajnie, że odpowiadasz mi tym samym celem. Nie płaci, co Fame ma. Tutaj oni im się wydaje, że jak ja mam, to łatwiej mnie pokonać. Tylko ja jestem profesjonalnym trickfighterem, więc zawsze się przygotowuję 5 dni w tygodniu, a weekend sobie po prostu trenuję swoją psychę, nie? Więc stawiam sobie flaszkę i jakby mam flaszkę już w samochodzie, więc uznaję, że zacząłem od 18 walczyć, bo cały czas mnie kusi iść tam sobie łyczka wziąć, ale też mnie to motywuje, że muszę wrócić jeszcze autem. No i pewnie jak wrócę o 24 albo później, no to już będę miał 6 godzin. I wtedy moja psychika się umacnia, nie? A jak że w gostyniu byłeś trenować, bo się boisz, że będziesz ze mną walczył. Zresztą widziałem na tego, którym powiedziałeś, że jak twoi znajomi się dowiedzieli, że będziesz ze mną walczył, to powiedzieli, że cię zabiję. W Gostyniu, Gostynin. U Wierzbickich. Ja tam trenowałem? Tak, widziałem zdjęcia swoje. Marcin, powiedz mi. Zresztą wiem wszystko, co robisz. Bo twoi znajomi z treningu mi wszystko mówią. Ja nie mam znajomych przecież. Znajomych. No to wiesz czy nie wiesz, kurwa? No kurwa wiem. Bo zaraz powiesz, że. Nie masz znajomych, kurwa. Ludzie, z którymi trenujesz. Wiem, ale nie wiem. Ale oni mają cię za gówno. Wojtku. Wytrwałem przez dwóch powiatów. Puls wynosił 2,20. Ja jestem życiowym underdogiem, więc się przyzwyczaiłem. Chciałbym zaprosić Patryka Domkę z kanału Frame'ów do zadania pytania.